Symbol Wrocławia, największy i jeden z najbardziej znanych polskich obrazów. Wydaje się, że o przedstawiającej przebieg bitwy pod Racławicami panoramie racławickiej wiemy wszystko. Błąd. Jak ustaliła Anna Tus, elementy obrazu kryją się w miejscach, w których nikt by się tego nie spodziewał. Ta historia zaczęła się w Łodzi. Kierowca taksówki powiedział mi, że fragmenty panoramy racławickiej ma w mieszkaniu jego znajomy z Wrocławia. Postanowiłam to sprawdzić. Okazało się, że rozwiązanie zagadki kryje historia obrazu. Od 1981 do 1985 roku specjaliści zajmowali się we Wrocławiu renowacją dzieła Wojciecha Kossaka i Jana Styki. Obraz był bardzo zniszczony. By odzyskał blask, potrzebne było zaangażowanie aż 40 osób. Wśród nich była pani Jaga. Tu jest odcięty kawałek płótna, na którym koleżanka, nawiasem mówiąc moja osobista szefowa, dokonuje prób technologicznych. Jak zaczęliśmy pracę przy panoramie, okazało się, że jest wiele takich fragmentów, które trzeba wyresekować, czyli trzeba wyciąć. Były na tyle zniszczone, że nie nadawały się do żadnej reparacji. Kawałeczki płótna, których nie dało się ponownie wszyć, dostało kilkanaście pracujących przy konserwacji osób. Ja to traktuję jako relikwię. To jest dla mnie coś tak niesamowicie ważnego. Coś, co przechowuję w domu. Ten fragmencik jest oprawiony i zostawiony w takim stanie, jakim był. A więc tutaj widać błękit nieba. W ten sposób wyjaśnił się sekret łódzkiego taksówkarza i jego znajomego, który w latach 80. także konserwował obraz. Panoramę odwiedza 300 tysięcy osób rocznie. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło, także jestem zachwycona. Historii namalowanego pod koniec XIX wieku i wystawianego we Lwowie niemal do końca II wojny światowej dzieła można wysłuchać w 14 językach, także po koreańsku, japońsku i w esperanto. Jednak wiele tajemnic obrazu pozostaje w ukryciu. Panorama waży 3,5 tony. Razem z gruntem, z farbą, to jest właśnie olbrzymi ciężar. Obraz stworzyło 9 malarzy, pracowali przez 8 miesięcy. Tymczasem konserwacja dzieła trwała aż 4 lata i wymagała zaangażowania kilkudziesięciu osób. O kulisach pracy konserwatorskiej opowiada książka, którą właśnie pisze pani Jaga. Wrocław, Anna Tus.